Witam wszystkich w imieniu Orange Amplification i firmy Arcade Audio z Polski i mam zaszczyt zaprezentować nowy wzmacniacz basowy. To jest pierwszy rakowy wzmacniacz firmy Orange. Jak widać, do raka jest to 2U. Jest to full tranzystor o jednym kanale, z tym, że jego doskonałość polega na tym, że wewnętrznie ma rozszczepienie na dwa kanały i to jest pokrętło miksowania tych kanałów. Oczywiście wchodzimy foot switchem w gniazdo foot switchowe i możemy sobie włączać lub wyłączać przester idący z tego właśnie kanału. To jest kanał czysty, to jest kanał brudny. Tu ustawiamy poziom przesteru, tu mamy nasz czysty sand i włączając foot switch na przykład w refrenach możemy uzyskać brzmienie przesterowane bez żadnego efektu. Niedługo w Arcade Audio, także zapraszamy do nas, będziemy robić testy i wysyłać do sklepów. Następną rzeczą, którą chcielibyśmy przedstawić z Orange Amplification jest nowa seria Crash, czyli wzmacniaczy tranzystorowych o niedużej mocy. Jest to seria Crash RT. Różni się ona od poprzedniej wersji tym, że posiada dwa kanały, kanał czysty i kanał brudny. I oczywiście rewerbem, który jest zamontowany w wersji Crash 35 i Crash 20 RT, bo w wersji Crash 12 i 20 rewerba nie ma. Następną nowością Orange'a jest nowa edycja super serii Rocker Verb. Jest to Rocker Verb Head i Rocker Verb Combo. Jest to Rocker Verb MK3 52W. I tu wiadomo, włączamy wzmacniacz, mamy standby i możemy przełączać połowę nocy, czyli przełącznik mocy na 25 i 50. Przełączenie kanałów na brudny i czysty. Tu mamy poziom rewerbu i tutaj master wszystkiego. Kanał brudny, czyli tak jak było, wysokie, średnie i basowe. Volume gain. No a w kanale czystym zmienione jest to, że jest tylko bas, treble i volume bez gaina. Sprawdzałam to dzisiaj osobiście i naprawdę brzmi bardzo dobrze. Taki sam układ potencjometrów mamy w ROG Verbie MK3 Combo. Dokładnie taki sam panel, z tym, że no combo jak to combo, ma dwa 12-calowe głośniki. Zapraszamy do Arcade Audio.